panem. Dzień dobry, koleżanki i koledzy. Otwieram obrady 27. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie list obecności stwierdzam, że jest nas wymagane jednego przeprowadzenia prawomocnych obrad, ale jeszcze potwierdzimy to poprzez głosowanie. Informacje odnośnie pracy między sesjami. Chciałbym zakomunikować, że od 1 stycznia 2021 roku gmina Polanów stanie się właścicielem dróg powiatowych na terenie miasta Polanowa. To jest około 5 km dróg powiatowych przejmiemy na majątek gminy Polanów. Jednocześnie będziemy musieli z tego tytułu ponosić koszty związane z utrzymaniem, z eksploatacją. W wyniku tak zwanej ustawy kaskadowej powiat przejął część dróg wojewódzkich, a część dróg powiatowych przekazał gminie. Jest to takie kukułcze jajo, bo będziemy z tego tytułu musieli ponosić większe koszty związane z administrowaniem i utrzymaniem tych dróg. Jednocześnie płyną sygnały z powiatu, że w dalszym ciągu trwają prace nad tym, aby gminie Polanów przekazywać dodatkowe drogi powiatowe. Co się z tym wiąże? Chyba tutaj nikomu nie muszę mówić, że to się wiąże z tym, że w budżecie będziemy coraz więcej musieli ponosić kosztów związanych z utrzymaniem dróg. Dlatego jest to na pewno niekorzystne, ale tutaj nie było dyskusji co do ustawy kaskadowej. Jeżeli chodzi o wybiegamy rok na 2022, to myślę, że tutaj jeszcze będziemy z powiatem rozmawiać, bo nikt nie chce dróg dodatkowych obowiązków i dodatkowych nakładów.
Chcę również tutaj Państwu powiedzieć, że miałem wizytę pana marszałka Tomasza Sobieraja i dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na inwestycji Jacinki w kierunku Polanowa. Tam Państwo zauważyliście, że prace intensywnie trwają. Jest to odcinek na drodze wojewódzkiej bardzo zdegradowany, ale przede wszystkim wymagający dobrego odwodnienia. Wczoraj trwały prace związane z położeniem warstwy ścieralnej. Jednocześnie kładzione są rynny odprowadzające wody, bo droga jest na nasypie, który często w wyniku intensywnych opadów się rozmywa. W związku z tym ta inwestycja milionowa przede wszystkim temu służy, żeby zabezpieczyć ten nasyp przed rozmywaniem. Jednocześnie położyć bezpieczną, dobrą nawierzchnię, która na tym odcinku była bardzo mocno zdegradowana. Jednocześnie tutaj jest wstępna deklaracja pana marszałka, że ten odcinek w kierunku Polanowa będzie kontynuowany w następnym roku i możliwe, że najgorszy odcinek na kierunku Polanów Żydowo w okolicach miejscowości Samostrzel. Taka inwestycja może być planowana pod warunkiem, że będą na to środki finansowe w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Również to, co Państwu mówiłem na komisji, odbyło się spotkanie starosty Koszalińskiego i Sławińskiego w sprawie drogi Krąglaski. Jestem pełen nadziei, że w roku 2021 uda się cały odcinek zarówno na terenie powiatu Koszalińskiego i Sławińskiego zamknąć nawierzchnią tą drogę, tak aby ten stan był jak najlepszy. Również tutaj rozmawiając na komisji, gdzie była poruszona sprawa miejscowości Krąg i wielokrotne wnioski tutaj mieszkańców, ale tu również tutaj osób funkcyjnych odnośnie budowy chodnika. Również Zarząd Dróg Powiatowych rozważa koncepcję zaprojektowania i wybudowania takiego chodnika na odcinku droga wojewódzka do bloków nadleśnictwa. Wiązałoby się, Szanowni Państwo, to z bardzo mocną ingerencją w rosnące piękne dęby. Otrzymuje sygnały już od mieszkańców, aby to, co piękne, chronić i dbać o to. I tak jak tutaj kolega radny z Krągu wspomniał, musimy postępować bardzo rozsądnie i tutaj na pewno zdrowego rozsądku, jeżeli chodzi o gminę, nie zabraknie, żeby ten drzewostan maksymalnie chronić. Dlatego Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił o wycinkę sporą ilości tych drzew. Gmina jako organ, który prowadzi postępowania administracyjne, musi zachować określone procedury prawne. W tym przypadku na pewno opinia RDOŚ-u jest niewątpliwie wymagalna, ale myślę, że tu jako organ mogę powiedzieć, że będziemy te drzewa starali się tutaj ochronić, tak żeby ten dorodny drzewostan jednak pozostał, a zasugerujemy tutaj staroście, Zarządowi Dróg Powiatowemu, zgodnie tutaj z sugestią kolegi radnego, aby ewentualnie przenieść tą planowaną inwestycję na drugą stronę, jeżeli pas drogowy, oczywiście szerokość tego pasa drogowego będzie wymagała. W związku z tym tutaj też również proszę kolegę radnego, aby również tu mieszkańcy swoimi podpisami wsparli tą moją decyzję, która niewątpliwie w najbliższym czasie będzie wydana. Państwo doskonale wiecie, że każda decyzja wymaga uzasadnienia, ale również można ją wzruszyć.
poprzez zaskarżenie, czyli te argumenty muszą być bardzo, bardzo mocne. A myślę, że tutaj nie ma, każde drzewo rośnie pomału, tak rośnie pomału, ścina się szybko, dlatego tu podwójnie powinniśmy być bardzo, bardzo rozsądni. Szanowni Państwo, również chcę wystąpić, czy wystąpię, w piątek będzie narada wszystkich wójtów, burmistrzów z powiatu koszalińskiego w sprawach planowanych inwestycji wspólnych, żeby tutaj w dalszym ciągu kontynuować tą dobrą współpracę z powiatem koszalińskim. I myślę, że tutaj wystąpimy do powiatu o następną drogę powiatową do remontu, do otworzenia nawierzchni. Myślę, że tu w najgorszym stanie w tej chwili to jest Wieczno, kierunek Wieczno, Chocimino, tak żeby tutaj powiat ewentualnie się przygotowywał i tak wykonać tą drogę, jeżeli będzie taka wola powiatu. Proszę pamiętać, że my jesteśmy tylko organem, który może wspomóc działania powiatu w tych przedsięwzięciach i ewentualnie zaproponować swój udział, tak jak było w przypadku drogi Cetun-Rosołhar w Polanach. Również odbyłem spotkanie ze starostą bytowskim na temat również drogi w kierunku Kawcza z powiatu, z Kawcza w kierunku Żydowa, z prośbą o to, żeby powiat bytowski również mocno pochylił się nad tą częścią drogi, bo jeżeli chodzi o część koszalińską, to zawsze mówiłem, że ona jest przejezdna, jest załatana, a po części bytowskiej, no niestety ta droga wygląda fatalnie. Było zrozumienie pana starosty, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Również chciałbym Wysoką Radę poinformować o przetargach, które inwestycyjnych, które w ostatnim czasie się odbywały. Zagospodarowanie zbiornika wodnego. Tutaj mamy środki unijne z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Państwa informowałem o tym, że 3 przetargi były nieskuteczne, nie wyłoniliśmy wykonawcy, a 4. przetarg był dla nas szczęśliwy. Zobaczymy, czy wykonawca, który będzie realizował tą inwestycję, również będzie dla nas szczęśliwy i sobie z tym według mnie prostym zadaniem poradzi. To jest między innymi, tu jest wykonanie pomostu, wykonanie części chodnika, części oświetlenia, również wykonanie monitoringu, wykonanie napowietrzacza na środku tego zbiornika wodnego, bo mamy tam, jeżeli chodzi o tutaj napowietrzenie tej wody ze względu na niską głębokość, mamy zawsze łopoty, jeżeli chodzi o tutaj roślinność. Myślę, że tutaj do końca roku ta inwestycja powinna być wykonana. Również jesteśmy po przetargu na budowę ścieżki rowerowej na ulicy Żwirowa do centrum przesiadkowego. Cieszę się, że firma z Polanowa, firma pana Maśnika będzie to realizować. Tutaj jest to wykonawca, który już parę rzeczy realizował na terenie naszej gminy. Robił to bardzo dobrze i myślę, że również w tym przypadku sobie świetnie poradzi. Inwestycja ma być zakończona do końca 2021, ale tam terminy mamy szybsze. Jeżeli chodzi o inwestycję, która ma być priorytetowa dla nas, to jest zagospodarowanie polanowskiego rynku w ramach rewitalizacji. To chcę Państwu powiedzieć, że bardzo intensywnie trwają prace. Pan burmistrz Górniak z zespołem bardzo mocno pracuje jeszcze nad dopinaniem rzeczy i przygotowaniem do przetargu na tą inwestycję, na uzgadnienie pewnych rzeczy jeszcze z konserwatorem zabytków, a Państwo wiecie, że jest to zawsze droga przez mękę, ale chcę powiedzieć, że jest jakieś tam zrozumienie i dobra współpraca pani konserwator i myślę, że tutaj wspólnie uda nam się ten przetarg przygotować tak, żeby ten rynek naprawdę był
pięknym miejscem i służył następnym pokoleniom. Szanowni Państwo, również wspominałem o małych grantach, które realizowaliśmy. To dziękuję za aktywność, to o tym wspominałem, 3 place zabaw w ramach małych grantów sołeckich. One są wykonane, 2 granty w ramach rewitalizacji miejscowości. To jest strefa aktywności Cetuń i plac zabaw w Rzeczycy Wielkiej. To są granty, na które mieliśmy 20 tysięcy złotych, ale same inwestycje były na kwotę 18 tysięcy złotych, a tutaj jeszcze eventy były przygotowane dla mieszkańców, tak żeby popromować to, co wykonaliśmy. Tak to było wszystko w umowie. Przygotowujemy na następny rok, Szanowni Państwo, również podbudowę placów zabaw w innych miejscowościach. I tutaj jesteśmy w kontakcie z Państwem, z radnymi i sołtysami i przygotowujemy dokumentację tak, aby wystartować ośrodki unijne na budowę 8-10 placów zabaw. Tam pan burmistrz Górniak tutaj tą rzecz pilotuje. Musimy opracować dokumentacje techniczne, ale jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w tych przedsięwzięciach i myślę, że tutaj, bo konsultujemy to z Państwem, nie powinno być z tym żadnych problemów. Również jest ogłoszony, jak Państwo śledzicie, nasze strony samorządowe, jest ogłoszony przetarg na zmianę sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Żydowie na Świetlice. Państwa informowałem wcześniej, bo to zadanie powinno już być dawno zrealizowane. Wykonawca, który podpisał z nami umowę na te przedsięwzięcia, no niestety nie wywiązał się do dzisiejszego dnia, a powinien już to zrobić dawno. Najpierw były wymówki na temat COVID-u, a później przestał się odzywać. W związku z tym umowa została rozwiązana. Komplikuje to nam pewne rzeczy, bo jesteśmy przygotowani do tego, żeby tutaj właśnie, jeżeli chodzi o adaptację świetlicy w miejscowości Żydowo, mocno się zaangażować, tak, i to wykonać. Troszeczkę to się przesunie, ale to też chcę uspokoić, że w przypadku, kiedy będziemy mieli dokumenty, to intensywnie ruszymy i w następnym roku na pewno mieszkańcy miejscowości tutaj Żydowo taką świetlicę adaptowaną ze szkoły otrzymają. Również tu na wspólnych komisjach wspominałem o przedsięwzięciu w roku 2020. To jest rok 30-lecia samorządu w Polsce i również w gminie Polanów chcielibyśmy tą datę, równą datę, w jakiś sposób upamiętnić. Jest taki pomysł, żeby wykonać aleję 30-lecia na Facebooku i na stronie samorządowej, na naszej stronie jest informacja. Chcemy zaprosić rodziców z dziećmi urodzonych w roku 2020, żeby każde dziecko miało swoje drzewko, tylko tych drzewek jest 30. Tak, w przypadku, kiedy będzie więcej chętnych, no niestety, ale będzie losowanie. Ale Szanowni Państwo, chcemy to zrobić tutaj w sobotę przed Świętem Niepodległości. Dlatego tutaj proszę tutaj koleżanki i kolegów radnych o pomoc w namowie do tego, żeby w tym przedsięwzięciu tutaj uczestniczyć. Tutaj jest to wspólne działanie pana przewodniczącego Józefa Wilka, który w samorządzie jest od samego początku. Tak, i tutaj, żeby w Polanowie coś pozostało. Polanów, Szanowni Państwo, słynął z pięknych czerwonych głogów. Między innymi taka aleja miała być wykonana właśnie z tego rodzaju, z nasadzeń, z tego rodzaju drzew. Również, Szanowni Państwo, planujemy wzorem lat ubiegłych zorganizować Bieg Niepodległości 11 listopada. Już wszystkich na tą uroczystość zapraszam.
ale również chcę pogratulować aktywności naszym mieszkańcom, stowarzyszeniom, bo w ramach naboru przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego udało się pozyskać 4 granty 4-tysięczne z programu Społecznik. To jest klub sportowy Gryps. Będzie organizował turniej orlików. Będzie stowarzyszenie łączy nas Polanów, które chce się zaangażować w bieg niepodległości. Mieszkańcy Rzeczycy tutaj z naszą panią radną złożyli wniosek, koło gospodyń wiejskich również na 4000 zł. No i tu bardzo aktywne zawsze stowarzyszenie działające przy naszej szkole, zespole szkół, również grant 4000 otrzymało. Wszystkim serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, skończyliśmy to, co przygotowaliśmy i to, co zachęcaliśmy mieszkańców do tego, aby wejść mocno w utylizację azbestu. Taki program został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 18 422 zł. Za tą kwotę plus udział własny gminy Polanów udało się zwieść już 49 ton azbestu. Przygotowujemy się do następnego działania i mam nadzieję, że w roku 2021 również Wojewódzki Fundusz będzie dofinansował takie działanie. I tylko przypomnę, że to w roku 2030 jest graniczny termin, kiedy pokrycia azbestowe mają zniknąć z dachu. Jest to odległość co prawda 10-letnia, ale ten czas płynie nieubłagalnie i niestety wtedy będzie to trzeba zrobić na koszt własny. Również Polanowskiej Oświacie, Zespołowi Szkół w Polanowie i Szkoły Podstawowej w Bukowie przekazaliśmy 42 łącznie laptopy. Z tego 7 trafiło do Szkoły Podstawowej w Bukowie. Pozostała część trafiła do Zespołu Szkół i 2 tablety, które trafiły do Zespołu Szkół. Jest to działanie z programu rządowego Szkoła Plus na wypadek, gdybyśmy musieli się znowu przygotowywać do nauczania zdalnego. Szanowni Państwo, również tutaj na wniosek właściwie to mieszkańcy sugerowali, że są miejsca, które ciężko nam upilnować. W związku z tym strażnicy miejscy zostali wyposażeni w fotopułapki. Tak, chodzi o to, aby tam miejsca, gdzie ktoś wyrzuca nieczystości, nam wróci, żeby również były w jakiś sposób monitorowane. W związku z tym strażnica dysponuje. Wiem, że już z tego tytułu są pierwsze zdjęcia, filmiki, są wystawiane z tego tytułu mandaty, ale nie chodzi nam o to, żeby karać. Nam chodzi o to, żeby po prostu było czysto. Jeżeli w inny sposób nie idzie tego wyegzekwować, no to niestety pozostaje ostatnia możliwość, czyli karanie i mandaty. Również chcę się pochwalić, Szanowni Państwo, że zrealizowaliśmy na terenie Polanowa taki program unijny Wi-Fi. Tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować panu Krzysztofowi Szypulskiemu, który tutaj siedzi, który ten projekt pilotował od samego początku. To jest darmowe Wi-Fi w 12 miejscach w Polanowie, które już działa. Można z tego korzystać. Również ta sala, Szanowni Państwo, właśnie z jednego miejsca Państwo między innymi macie właśnie internet z tego Wi-Fi. Proszę Państwa, tutaj jesteśmy w tym okresie, w okresie pandemii rozpowszechniania się koronawirusa i myślę, że Państwo doskonale to wszystko czujecie. Musimy bardzo uważać, bo po sąsiedzku pojawiła się strefa czerwona
mówię o powiecie bytowskim. Niedawno była informacja również o gminie Kępice i o chorych osobach zakażonych. Również mieliśmy dwie osoby na terenie gminy Polanów. Część osób przebywa w kwarantannie. Musimy się do tych działań przygotowywać i to z panem doktorem Stachowiczem, dyrektorem naszego ZOZ-u, raz w tygodniu się spotykamy, aby omówić. Zbliża się okres jesienny. Tych zachorowań może być, szanowni państwo, coraz więcej. Dlatego przed ośrodkiem zdrowia powstanie śluza. To taki namiot dmuchany, gdzie będzie można po prostu przeczekać na przyjęcie, będzie można usiąść. Pogoda no niestety może być różna, a te względy sanitarne nie pozwalają wszystkich wpuszczać do naszego ośrodka. Co prawda gmina pracuje przy otwartych drzwiach, ale naprawdę w podwyższonych standardach sanitarnych i mam nadzieję, że tutaj ten koronawirus do gminy Polanów nie dojdzie, bo byłby z tym naprawdę kłopot, tego nikomu nie życzę. Tych informacji było troszeczkę więcej. Wspomniałem również na komisji, szanowni państwo, też również o takim projekcie Miejsce Pamięci na terenie Polanowa. Zachęcam wszystkich do przedstawiania swoich pomysłów, wskazania miejsca, jak to miałoby wyglądać. I myślę, że przy takiej wymianie pomysłów wybierzemy najlepsze miejsce, najlepszą koncepcję, żeby w najbliższym przyszłości pochylić się nad tym i takie miejsce pamięci zrealizować. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę pana burmistrza Piotra Kubniaka o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, krótkie uzupełnienie tematu, które tutaj Pan Burmistrz mówił, związane właśnie z tymi działaniami w zakresie turystyki, wypoczynku, rekreacji. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym dwa słowa powiedzieć odnośnie jeszcze jednej rzeczy, mianowicie gospodarka odpadami. Temat, który dla nas jest istotny w tej chwili, przygotowujemy się do przetargu na okres najbliższych 3 lat. Z racji tego, że jesteśmy członkami takiego programu, który był realizowany jeszcze przez PGK w poprzednich latach, mamy trochę utrudnione te przetargi, bo musimy trochę podzielić ten przetarg na takie okresowe zadania, ale my się sobie z tym poradzimy. Jak Państwo wiecie, życie odnośnie tych odpadów nam cały czas idzie do przodu i trochę utrudnia, bo jeszcze nie tak dawno sprawę pilotowało te rzeczy odnośnie pewnych elementów związanych z odpadami bio. Tutaj Ministerstwo Klimatu w tym temacie działało, ale już chyba od jutra czy pojutrze tego ministerstwa już nie będzie. Będzie wchłonięte przez inne ministerstwa, w związku z tym trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak w przyszłym miesiącu zrobimy ten przetarg, wiemy się, ile to będzie kosztować, jak to będzie wyglądało. W tej chwili większość gmin do tego się przygotowuje. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak, żeby było to z korzyścią dla nas wszystkich. I wracając teraz do spraw, które chciałbym uzupełnić. Szanowni Państwo, jednym z takich elementów, które w tej chwili robimy, Pan Burmistrz wspomniał odnośnie tych placów zabaw, czy tych miejsc rekreacyjnych, które wykonaliśmy ostatnio, to jest tutaj na Polanowie, na drodze dojazdowej do szkoły na Gradowym Wzgórzu. Myślę, że miejsce rekreacyjne takie do ćwiczeń sportowych no, będzie się cieszyło sporym zainteresowaniem, zwłaszcza te urządzenia są dość tak dość bogato wyposażone, a to tylko dlatego, że mieliśmy możliwość dofinansowania ze środków unijnych, tak jak wszystkie te działania związane z placami zabaw. I tutaj chcę Państwu powiedzieć odnośnie tych placów zabaw jedną ważną rzecz, mianowicie przygotowujemy się do konkursu na doposażenie placów zabaw, ale to w ramach remontu. Powiem dlaczego. Dlatego, że zmieniły się przepisy. W międzyczasie te place, które są na przykład zrobione, no powiedzmy dam przykład Krągu czy Buszyna,
One są robione według starych standardów, według starych przepisów. W związku z tym, że weszły nowe przepisy i odległość od ulicy i odległość od budynku musi być minimum 10 metrów, powoduje to komplikacje. W związku z tym będziemy to robić w formie remontów i powiedzmy wymianę urządzenia za urządzenie. Jak była na przykład zjeżdżalnia, czy tam coś takiego drewnianego, to teraz będzie zjeżdżalnia metalowa, tak żeby to już służyło przez wiele lat. W przyszłym tygodniu jedzie komisja specjalna z projektantem na poszczególne miejsca i tu ja podam Państwu, w jakich miejscowościach to będzie robiona ta analiza i dokumentacja. Rekowo, gdzie mamy, tam jest całkowita budowa, bo tam placu zabaw w zasadzie nie ma, bo został likwidowany ze względu bezpieczeństwa. To jest budowa całkowita, remont Buszyno, remont, doposażenie w Bukowie, remont Krąg, doposażenie i remont w Jacinkach, Sowinko, remont i jeszcze jest Polanów, ulica Różana tam przy przedszkolu. Jeszcze jest kilka placów, które chcemy uzupełnić, ale po wizji lokalnej będziemy wiedzieć, które mogą być uzupełnione i poprawione, ale to będzie, aha, jeszcze w samym Bukowie, czy tam przy szkole, będzie doposażenie, bo to chyba opuściłem, będzie doposażenie, bo rzeczywiście ten plac był dość skromny, a jednak szkoła, ilość dzieci korzystających jest znaczna. Od razu też mówię, że nie robimy w nowym wydaniu piaskownic. Zbyt dużo mamy kłopotów, to i skarg, i takich powiedzmy rzeczy niebezpiecznych. W związku z tym dlatego chcemy, żeby te piaskownice nie były brane pod uwagę. Jeśli Państwo macie jakieś propozycje odnośnie powiedzmy któregoś z placów uzupełnienie, to jeszcze jest taka możliwość, jeśli tylko fundusze nam to pozwolą. Ja tutaj bardzo proszę już po sesji, czy na przykład jutro, czy pojutrze, nawet telefonicznie to uzupełnić. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda na miejscu. Kolejna sprawa to tak zwana mała rewitalizacja. Pan burmistrz mówił o tych wykonanych. Natomiast do tej małej rewitalizacji, to wspominałem, ulica Koszalińska, to będzie nowe i przy tak zwanym Google, nie Google, a Google, przy ulicy Jana Pawła II, czyli Sławińska, tam uzupełnienie tego placu, bo tylko na ten cel mogą być te pieniądze wydane. Kiedy będą, czekamy na taką informację, bo to jest taka inna pula dodatkowa, tak na przykład jak było robione w Rzeczycy, nie? Pan burmistrz wspominał również o tym, że było spotkanie z panem marszałkiem. W tym spotkaniu miałem okazję uczestniczyć, ale był również pan dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Szanowni Państwo, obecnie są budowane przez Urząd Marszałkowski, a wykonawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Są tak zwane korytarze koncepcji głównych tras rowerowych. I między innymi przez naszą gminę przebiega taka droga rowerowa, przepraszam, to ścieżka rowerowa, droga rowerowa to z tej nomenklatury unijnej, o nazwie Wał Pomorski, idzie ona od Darłowa aż po Szczecinek Wałcz. To jest olbrzymia trasa. My się przygotowujemy, to na razie tylko tak jest w Urzędzie Marszałkowskim zaznaczone jako korytarze, ale nie ukrywam, że tutaj z panem marszałkiem i z panem dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich rozmawialiśmy na ten temat. Już przygotowujemy się z naszą propozycją. Co musi być, to musi być całość połączona. W związku z tym idziemy od strony gminy Malechowo, czyli od Lasy w kierunku Domachowo, tą trasą, którą kiedyś my Państwu już rozmawialiśmy, trasą Domachowo, Świerczyna, Jacinki. Na tym odcinku dochodzimy do Jacinek, z Jacinek idziemy w kierunku Polanowa i tu mamy już drogę rowerową zrobioną. W związku z tym mamy już jak gdyby swój udział w tym elemencie, to mam nadzieję, że będzie to pomagało w uzyskaniu tych funduszy, bo to cała droga ta jest 230 km. W związku z tym na pewno nie będzie robiona w całości i chcemy dalej ciągnąć w kierunku Żydowa, Gołogóry i później na Bobolice, Żegany Bobolice. To już mówię o gminie Bobolice. Którą trasą pójdzie, bo tutaj jeszcze tych wszystkich priorytetów nie znamy, mamy kilka wersji. Jedna to jest ta stara droga, ścieżka rowerowa tym torowiskiem przez Wieczno, Chocimino i na Żydowo. Albo druga wersja to jest od Polanów przy ulicy drogi wojewódzkiej do Żydowa i dalej na Gołą Górę.
to jak gdyby my będziemy proponować, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie decydował, bo w tej chwili tak zwane środki bezpieczeństwa, nie ukrywam, że chcieliśmy to zrobić wzdłuż drogi wojewódzkiej, sugerują, żeby to odsuwać od dróg, w związku z tym być może będzie tak, że będzie szła tą drogą boczną. Ale to poczekajmy, bo to tutaj dopiero najbliższa przyszłość, aczkolwiek propozycje do Urzędu Marszałkowskiego, do Zarządu Dróg przygotowujemy. Ryby pan burmistrz szczegółowo mówił, bardzo fajnie, bo jest tak gdyby kontynuacja tego. Wiecie państwo, z drugiej strony nie tak dawno było otwarcie tego placu i to zdaje egzamin. Mieszkańcy myślę, że są bardzo zadowoleni. Kolejna sprawa to ten budowa tej drogi rowerowej. I tutaj chciałbym tylko parę słów powiedzieć odnośnie, bo to jest, zaczyna się tutaj przy urzędzie, będzie miejsce postojowe na tym terenie w kierunku żłobka, przejście koło żłobka na obecną drogę rowerową przy ulicy Stawnej, przechodzi to na obecną wzdłuż Bobolickiej i idzie na Żwirową, aż do końca osiedla. Tutaj nie ukrywam, że to będzie to droga rowerowa szerokości dwumetrowej, w związku z tym będą jak gdyby przesunięcia zarówno w skarpie, jak i w drodze. Tu też nie ukrywam, że liczymy na fundusze, możliwość współpracy z nadleśnictwem, ażeby zrobić tam już drogę taką, żeby mogły również korzystać pojazdy, no te cięższe, które wyjeżdżają z lasu, bo taki projekt również nadleśnictwo złożyło w swoim tam ministerstwie czy dyrekcji. I to już jest, pan burmistrz wspominał, jest po przetargu. Termin realizacji zadania to jest do końca sierpnia przyszłego roku. I sprawa najważniejsza to jest rewitalizacja rynku. To już, szanowni państwo, temat trudny, aczkolwiek jesteśmy, posuwamy się do przodu. Jak państwo wiecie, dostaliśmy spore dofinansowanie. To jest ostatnia szansa, żebyśmy mogli ten rynek zrobić. Tutaj, jak to mówią, trzyma rękę nad tym wszystkim konserwator zabytków. Ja dosłownie na bieżąco staram się konsultować to. Ale też chcę państwu powiedzieć, że bo jak startowaliśmy w konkursie, to były tylko założenia takie pozwalające na budowę, pozwolenie na budowę, które jak gdyby dawało nam możliwość dofinansowania. I z tego skorzystaliśmy. Teraz uszczegółowiamy to w dokumentacji. I tutaj jeżdżąc tutaj na takie wizje lokalne z panem burmistrzem w teren, patrz Bobolice i patrz Szczecinek, tam są rynki również zrobione, tylko są to powierzchnie otwarte, duże, gdzie jest no, trochę mało zieleni, przestrzeń i w zasadzie mało użytkowane przez mieszkańców. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej było tutaj zieleni na tym rynku. Chcemy zagospodarować większą ilością zieleni z elementami kwiatów, czy też elementami takimi rekreacyjnymi, ale również będzie fontanna, będzie taki tak zwany, to się nazywa parkowy wodopój, żeby to tak ładnie brzmi, ale takie miejsce, żeby była dodatkowa woda. Co jeszcze ważne, konserwator stawia pewne warunki odnośnie tutaj okolicy kościoła, odnośnie tego muru kościelnego wokół tego budynku. Nie ukrywam, że to mamy już w większości pouzgadniane, nawet dzisiaj jeszcze tutaj spotkanie z proboszczem, żeby dopiąć tego wszystkiego. Chcemy, żeby to wszystko zostało wykonane, to mamy na to w sumie 2 lata niecałe, ale też bierzemy pod uwagę, że tutaj formy przetargowe się czasami przeciągają. Pan burmistrz wspominał, wydawało mi się drobna sprawa, pomoc na zbiorniku, 4 przetargi. W związku z tym im inwestycja większa, tym więcej tych problemów. Natomiast wydaje nam się, że to państwo na najbliższej, tutaj jedna z uchwał, które będzie przyjmowało WPF na najbliższy okres, tu jest kwota 6,5 miliona złotych. Byłoby fantastycznie, żebyśmy się w tym zmieścili. Ale tutaj zakres to obejmuje oprócz tego rekonstruowania rynku również całą ulicę Zamkową od wjazdu aż po Polomarkę, nie? Oświetlenie, odprowadzenie wody i tym podobne rzeczy. Drzewa, mimo że tam naszych prób, żeby były jednakowe, były wszystkie nasadzone nowe, nie udało się tego przebić. Będą te stare drzewa i dodatkowo dosadzone nowe drzewa. To jest jeden element, który
pozostaje bez zmian. Będzie przejście wokół przy kościele, tutaj od ulicy Zamkowej, na plac równoległy do ulicy Wolności, tak żeby odciążyć tutaj przejście, nie wiem, koło sklepu tutaj na ulicy Wolności, gdzie jest bardzo wąsko i tak naprawdę niebezpiecznie, a dużo osób z dziećmi to tak zawsze jest ryzykowne, w związku z tym to po uzgodnieniu z parafią takie przejście zrobimy. Chcemy, żeby to było wszystko estetyczne, ładnie zrobione, no ale to wszystko jest kosztowne. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest ostatnia szansa dla Polanowa wykorzystać te fundusze właśnie na... I wykorzystamy je, bo myślę, że na tyle się przygotowujemy, żeby to zrobić w sposób estetyczny, fajny, no i żeby to służyło mieszkańcom, zwłaszcza, że jest to centrum miasta. A jak będzie zagospodarowane, to na pewno będzie fajnie. Na pewno targowisko, to tak teraz przeszkadza, ktoś mnie pytał ostatnio, będzie przeniesione. Jest propozycja, żeby to było tam w okolicy centrum przesiadkowego, ale mamy również targowisko. W zasadzie jedna czy dwa stoiska, nie czasami w sobotę czy w piątki. Ale również mamy plac około szkoły do dyspozycji, bo to mówimy o jakimś czasowym zajmowaniu. Także mamy możliwości takie, żeby to wykonać. Jednym z elementów, które będziemy musieli jeszcze uzgadniać, to będzie tak zwany mural, który chcemy wykonać na tym budynku spółdzielni mieszkaniowej, czyli przypomnieć, jak zabytkowo wyglądało ratusz Polanowa w centrum w rynku. To dostało akceptację konserwatora zabytku, w związku z tym taki punkt wyjściowy do dalszych negocjacji z konserwatorem, żeby było się łatwiej rozmawiało. Obie strony z tego skorzystają. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowne koleżanki i koledzy, otrzymałem interpelację od pani radnej, pani Marii Pokorskiej. Zwracam się z prośbą o ustawienie lustra przy drodze wyjazdowej z miejscowości Domachowo na drogę powiatową nr 3550Z. Wyjazd z miejscowości jest bardzo niebezpieczny. I przystępujemy do podejmowania uchwał. Panie burmistrzu, czy pan burmistrz Majsterski, jeszcze, bo bardzo szeroko to było omawiane na wspólnych komisjach. Pan burmistrz szczegółowo to omówił wszystkie projekty uchwał dotyczące tego, co będziemy się dzisiaj zajmować na dzisiejszej sesji, odnośnie zmian w budżecie, wieloletniej prognozy finansowej, jak również stałej podatku od nieruchomości na rok następny. Czy jeszcze jakieś uzupełnienia, panie burmistrzu, czy nie? Pan jeszcze radny Manowan, proszę uprzejmie. Ja tutaj mam pytanie do pana burmistrza Górniaka. Wspominał pan w swoim wystąpieniu, że będą remonty placów Sawakuszyny i remont w Kroju. I tu pytanie takie konkretne. W Kroju, z tego co wiem, w swoim czasie zostały wycięte huśtawki. Czy te huśtawki będą odpowiadane, czy nie? Właśnie na tym to polega. Ja mówiłem przed chwilą, że chcemy zastąpić na przykład jak była zjeżdżalnia, tylko zjeżdżalni. Jak była na przykład zjeżdżalnia, można nawet jakieś, ona funkcjonuje, już jest niebezpieczna wyciąć, tak samo huśtawka. Jeśli została usunięta drewniana, będzie metalowa. Będzie metalowa? Tak. Aha, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do projektu uchwał. Projekt uchwały nr 27/191 z 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Czy są pytania dotyczące tego projektu? Nie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego o opinię dotyczącą projektu uchwały. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Budżetu Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała następujące uchwały. Uchwała nr 27/191 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Uchwała nr 27/192/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Uchwała nr 27/193/20 w sprawie określenia wysokości stałej podatku od nieruchomości organizacyjnych podatnej gminy Polanów na 2021 rok. Uchwała nr 27 na
184 nr 20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku środków transportowych obowiązujących na 2021 rok. Uchwała nr 27 nr 195 nr 20 w sprawie zmian w sprawie przejęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Brąz na lata 2017-2023. Uchwała nr 27 nr 197 nr 20 w sprawie wyrzeczenia zgody na sytuację w ulicy Rzadu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące tego pierwszego projektu uchwały? 191? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 26/192 z 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Również jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 27/193/2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na rok 2021. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 27/194/2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie się ta uchwała bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 27/195/2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta gminy Polanów na lata 2017-2023. Nie ma zapytań. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie został projekt ta uchwała uchwalona bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 27/196/2020 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla 29 sztuk drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 206 w Alei Bukowej ustanowionej jako pomnik przyrody. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji rolnictwa i leśnictwa rozwoju się o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrywała wymieniony projekt uchwały, to jest uchwała nr 27/196/20 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody dla 39 sztuk drzew rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 206 w Alei Bukowej ustanowionego pomnik przyrody. Komisja zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 27/197/2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie się po uchwale jednogłośnie, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Koleżanki i koledzy, chciałem poinformować, że na moje ręce wpłynęła prośba pani przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych o rezygnację z funkcji przewodniczenia tej komisji. Bardzo wiele, ja rozmawiałem z wieloma kilka razy. Jest to trudna decyzja, ale rozumiem sytuację wieloma. Dlatego tą sprawą odnośnie uzupełnienia składu komisji podziękowania wieloma za przewodniczenie tej komisji zajmiemy się na sesji następnej. Dlatego też jeszcze raz serdecznie wieloma dziękuję, a stosowne podziękowania będzie na następnej sesji i zgodnie ze statutem skład komisji, uzupełnienie składu komisji, czyli nowy skład komisji musi być podjęty poprzez uchwałę Rady Miejskiej. O tym będziemy mówić również na komisji oświatowej. Tą sprawą zajmiemy się na sesji następnej. Szanowni koleżanki i szanowni koledzy, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad w sesji Rady Miejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi, serdecznie dziękuję zastępcy burmistrza, panu Skarbi. Dziękuję panu koleżanki i koledzy, dziękuję pani sekretarz. Obrady 27 sesji.